Dzień dobry. Janek, proszę bardzo. O kurna, spada. Patrzcie. Ja dzisiaj sobie wyszłam na spacerek. Tak. O, tu trochę odśnieżone, ale zachodzi w nogi. Ja nie wiem, ile ja wytrzymam. Chyba muszę wracać. O kurna. Jezu, wiecie co? Tragedia. Idę. Na co? O kurde. Ujujuj. Uziemiamy się. Boso po śniegu. Kto z nami? Kto z nami jeszcze? O kurde. Kto z nami? Widzicie to? Kurde. Zapomniałam tego wyjąć. Tutaj są parę świerków. I miałam je wziąć, wiecie, do... Jezu, nie mam słów. No, jako dekorację zrobić w takich puszkach. Zobaczymy, może to się rozmachnie. A w ogóle to i... O, w czymś takim sadziłam. W ogóle to i... A skąd? Zamarzło. Mchu też będę szukała. Całkiem zamarzło, kurde. O kurde, no nic, jakoś może podobam. A dzisiaj zrobimy sobie takie pierwsze dekoracje, wiecie. Fajne takie, zwykłe, proste. Tutaj mam świerk, on jest normalnie żywy. To ten, co tam wyjmowałam go. I po prostu do tych puszek, ja lubię te puszki, to są po tym, tej dużej karmie dla psów. I ja je lubię, wiecie co? I one są fajne, nawet jak stoją długo, to one wtedy łapią na dworze. One łapią taką fajną tą rdzę, że mi się to podoba, naprawdę. I zrobię takie zwykłe, proste trzy świerki ozdobne. Mają normalnie mają korzenie i w ogóle jak nie przetrwają, trudno. Będą następne. I jeszcze ziemię normalną do tego włożę. I super.
Tu mam jeszcze swój mech z ogródka. On leżał trochę, on jest suchy. I tym mchem zrobimy. Następny. Zaraz jeszcze przyniosę. Przyniosę szyszek. Będzie elegancko. Jeszcze ten jutowy sznureczek tutaj przyczepię. I będzie super. O. Takie szyszki. W zasadzie gotowe, jeszcze ten sznurek i będzie koniec. Takie proste, zwykłe, uwielbiam takie. Tego nie chciało mi się po prostu nad tym ślęczeć i zrobię, no nie będzie tego widać, nie? Tak będzie przekręcane, że nie będzie tego widać. Wyszły tak. No. Takie zwykłe, proste. Ja to lubię, takie formy, zwykłe, proste. Pipin na fotelu śpi. No, także tutaj mamy jutowy. Oczywiście będę je normalnie podlewała, bo one są zupełnie żywe. I jak przetrwają, to dobrze. No jak nie, no to trudno. Ale już tyle przetrwały, więc jest szansa. Jest szansa. A teraz, jak już mi się tak porobiło tutaj, to przy okazji swoje kalanchoe poprzesadzam. Tu mam takie trzy, dwa takie, jedno takie, jeszcze tam jedno takie różowe i ja to poprzesadzam. Piękne to jest, piękne, mam jeszcze takie czarne, bo już, no tak różne będę miała, nie? I to jest bez dziurki, kalanchoe dobrze się trzyma, bez dziurki, przynajmniej u mnie. Gdzie to kupiłam? W Action, niecałe 8 zł. No to słuchajcie, warto, nie? To jest dosyć spore. I to kalanchoe będzie się pięknie prezentowało w tej osłonce. No, ile mi ziemi starczy, tyle tego poprzesadzam. Kalanchoe tak się prezentuje w tych osłonkach. No one są śliczne, po prostu śliczne. No one już zaczynają przekwitać. No ale trudno. Taki już jest ich los. Na pewno zakwitną za jakiś czas. Ale jestem zadowolona z tych osłonek. Jeszcze jedna mi została. No, to jeszcze coś poprzesadzam może. Fiołki mi zaczęły kwitnąć. O, tutaj są fiołeczki. One też są w takich wiadereczkach. Nie są w ogóle w... Nie mają dziurek i zaczęły ładnie kwitnąć. Co? Dwa. Jeszcze dwa zbierają się do kwitnięcia. No, ryjka nie było widać, nie? Ryjek to już sobie teraz wychodzi. Tak mu się zagoiło. Jeszcze tam strupek jest. On sobie już sam wychodzi, już sobie chodzi po, o Jezu, po kanapach, tak? Ryjunia. O, bodzie, bodzie. O, Jezu. Rano mu muszę ściągać, że tak powiem, flegmę z tego nosa.
ponieważ no, z racji tego, że go po prostu tam nie ma, to mu się to wszystko, wiecie, no tam kumuluje i taką, Boże, jak ona się nazywa? Taka dla niemowląt jest gruszka. Mam taką słabą, a muszę kupić tą taką zwykłą, co kiedyś była taka gumowa i ona ma, taka była elastyczna. To taka będzie najlepsza dla niego. No muszę mu to ściągać, bo wiecie, wyjdzie na tutaj na salony, że tak powiem, i sobie to usunie. No ale mu to przeszkadza, nie może za bardzo oddychać, bo mu to przez noc po prostu zasycha. Tak? Gdzie idziesz? Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Ja tutaj tak z tej strony jadę do sklepu i muszę rozgrzać samochód. Mamy z Martą z kanału Po prostu Vlog. Na pewno znacie. Mamy challenge po polsku, wyzwanie. Nie lubię, wiecie, tych zwrotów angielskich, ale angielskich, no obcojęzycznych. Słuchajcie, muszę cały czas gazować, bo jak wyjdę na przykład odśnieżać, to ten samochód mi gaśnie. I widzicie, schodzi trochę z obrotów. Gaśnie. No nic, może nie stanę gdzieś. I mamy taki challenge. Takie wyzwanie. Idźcie do niej na kanał. Kto się do nas przyłącza, ręka do góry. Zapraszam serdecznie. To nie jest jakieś wyzwanie. Wiecie, takie. No, zdrowotne. Można powiedzieć, że to jest zdrowotne wyzwanie. I zapraszam Was do udziału każdego. Mam nadzieję, że będę to codziennie robiła. Marta tak samo. No i kto chce, to zapraszam, niech się do nas przyłącza.